Poranna rozmowa w telewizji w Polsce.pl. Marcin Wikło, dzień dobry, witam państwa serdecznie. Gdzie nas można oglądać? Powiedzcie znajomym i powiedzcie rodzinie, że w UPC na kanale 121, jeżeli macie dekodery Horizon albo Kaon 339, to w przypadku Mediaboxa, na cyfrowym Polsacie niezmiennie kanał 196, a w Neti kanał 192. No i nowość, telewizja kablowa Vectra, kanał 825. Tam można co rano o 10 słuchać porannej rozmowy. Dziś naszym gościem jest profesor Ryszard Legutko, Prawo i Sprawiedliwość, poseł do Parlamentu Europejskiego. Łączymy się teraz Skype'em z Brukselą. Halo, halo, panie profesorze, czy się słyszymy? Tak, dzień dobry, witam. Witam serdecznie, panie profesorze. Jeśli chodzi o Francję, bo od tego chciałbym zacząć, Paryż płonie, mówi się o jakichś wandalach grasujących po ulicach, chociaż to takie specyficzne grasowanie, bo ogranicza się ono tylko do weekendów. No ale ta rewolucja żółtych kamizelek staje się faktem, popularność prezydenta Macrona jest coraz mniejsza. Kto tak naprawdę stoi za tym ruchem żółtych kamizelek? Czy to prawica skrajna, czy lewica skrajna, bo i tak są oni określani? No ja myślę, że w dużym stopniu jest to ruch spontaniczny, wynikający z ciężkiej i dość aroganckiej polityki prezydenta Macrona. On prawdopodobnie, pycha go zgubiła, bo on uważał, że jest tak kochany i takie ma zdolności retoryczne, że jest w stanie każdy swój krok polityczny uzasadnić. No i stało się to, co się stało, więc ale przy okazji takich wydarzeń bardzo gwałtownych, no to wiadomo, że rozmaite siły polityczne próbują coś z tego wyciągnąć dla siebie, więc ja przewiduję, że będzie coraz bardziej gorąco politycznie we Francji. Panie profesorze, a patrząc, jakby porównując, czy to się da w ogóle porównać, na przykład reakcję sił policyjnych we Francji, do tej francuskiej policji mówi się, że jest bardzo brutalna i wydaje mi się, że ta retoryka, że to chuligani podłączają się pod te protesty, jest rządowi francuskiego potrzebna po prostu po to, no bo jak mamy do czynienia z chuliganami, to po prostu wysyłamy na nich policję, a ona radzi sobie takimi czy innymi sposobami. No to prawda, że ta reputacja policji francuskiej jest niedobra i ta reputacja to jest coś, co trwa od wielu lat, to od wielu dziesięcioleci nawet, czy może jeszcze dłużej. Policja francuska rzeczywiście słynie z brutalności i zawsze słynęła. Natomiast też sobie trzeba zdawać sprawę z tego, że te demonstracje rozmaite we Francji też były gwałtowne. To nie jest to, co mamy w Polsce, że wszyscy są niezwykle grzeczni, od czasu do czasu jakiś eksces pojedynczych ludzi. Tam nawet, jak wiemy, jak trwają w święto narodowe jakieś zabawy i igrce i pikniki, to i tak samochody płoną, więc trzeba sobie zdawać sprawę, że ulica francuska jest także gwałtowna i to rozróżnienie na protestujących z powodów politycznych czy ekonomicznych, a chuliganów, to rozróżnienie no nie jest takie ostre we Francji, tak jak ono jest ostre w Polsce. A skąd się bierze ta gwałtowność francuskiej ulicy, o której pan mówił? Czy to jest ta wielokulturowość, czy jakaś taka inna spontaniczność tutaj wchodzi w grę? Wielokulturowość na pewno, bo przecież te część tych protestów czy starć ma wyraźne podłoże etniczne, ale jak mówię, no to zawsze tak było we Francji, gdzie lewica była silna i oni to traktowali jako element walki klas, jako tradycję rewolucji francuskiej, tej głównej rewolucji, ale także innych, które następowały później, więc to, no to jest w obyczajowości francuskiej ta gwałtowność protestów. Bo to jest też takie zastanawiające, no jakby wychodzą ludzie na najbardziej reprezentacyjną ulicę Paryża i tam są dokonywane takie zniszczenia, na przykład na Łuku Triumfalnym sprajowanie, to miejsce absolutnie wyjątkowe dla Francuzów. No któż to może zrobić? No tylko ktoś, komu te francuskie ideały wolnościowe w ogóle nie są bliskie, takie mam wrażenie.
No nie ma, znaczy ja tu się spierał z panem, że jest coś takiego jak francuskie ideały wolnościowe. Tradycja francuska jednak jest tradycją dość zamordystyczną, przy całej mojej sympatii dla języka francuskiego i pisarzy francuskich i malarzy, ale jest to jednak tradycja zamordystyczna. Trzeba sobie również zdawać sprawę z tego, że no następuje od paru dziesięcioleci dekulturacja społeczeństw zachodniej Europy czy w ogóle świata zachodniego i nie ma już specjalnego szacunku ani dla dóbr kultury, ani dla zabytków, ani symboliki, to znika no, z powodu nie tylko kiepskiej edukacji, ale także i edukacji nastawionej trochę na to, żeby właśnie no, w sposób taki bardzo powierzchowny traktować dziedzictwo swojego narodu. Panie profesorze, a z czego wynika ten taki zjazd popularności Emmanuela Macrona z ponad 60% do teraz niespełna 25%, i to ostatnie badanie robione przed tymi jeszcze zamieszkami, których teraz jesteśmy świadkami, kiedyś nazywany taką nadzieją liberalnej Europy. Mam wrażenie, że politycznie takie osoby jak Donald Tusk czy Angela Merkel mocno jednak zainwestowały w Emmanuela Macrona, a tutaj jednak gdzieś się społeczeństwo francuskie bardzo mocno rozwarstwione jednak od niego odwraca. Że od samego początku to był błąd, od samego początku on był przeszacowany, bo on skorzystał na eksplozji popularności. Tam się, jak pamiętamy, w czasie kampanii prezydenckiej działy się różne rzeczy. Jego przeciwnicy nagle tracili z powodu wykrytych skandali czy rozmaitych wątpliwości, a on przez to swoje... przez to swoją urodę, a i także umiejętność mówienia zyska bardzo dużo, ale to było efemeryczne. Buduje się jednak zaufanie trwałe w dłuższym okresie czasu, a ta kampania trwała krótko, więc on wstrzelił się w ten moment entuzjazmu. Ja sam rozmawiałem z kilkoma czy kilkunastoma Francuzami, którzy mówili, no głosowaliśmy na Macrona, no naprawdę no uroczy człowiek, no bardzo wiele się spodziewałem po nim, no ale na jakiej podstawie się państwo spodziewacie? No i tu już właściwie żadnych argumentów nie było. To w którymś momencie siadło, siąść musiało. No i także jego arogancja, bo on sobie wyobrażał, że nie tylko wiele może we Francji, ale on wyprowadzi Francję z dołka, w jakim się znalazła po fatalnej prezydenturze Hollande'a i jeszcze na dodatek stanie na czele Unii Europejskiej jako drugi wśród równych, a może nawet pierwszy przywódca europejski. No i to się w końcu nie dało, bo no, rzeczywistość zaczęła tutaj jednak bardzo mocno dawać znać o sobie. Pamiętajmy, że to jest człowiek bez doświadczenia, on się jeszcze uczy i popełnia błędy. Polityka, zwłaszcza rządzenie takim dużym i złożonym krajem jak Francja w czasach kryzysu wymaga dużo umiejętności, które nie posiada. Ta diagnoza tej polityki i jakby obecności na scenie politycznej Emmanuela Macrona, która od pana płynie, trochę mi przypomina coś, co kiedyś w Polsce nazywaliśmy taką demokracją fasadową. Jeżeli ta polityka nie miała treści jako takiej, tylko rzeczywiście była takim tapetowaniem rzeczywistości, no to gdzieś się to po iluś latach załamało i zmiana rządu nastąpiła. No tutaj było tak naprawdę zmiana szyldu, tylko po Sarkozym był Macron. Natomiast dosyć szybko się jakby to wszystko zdewaluowało. Dlaczego we Francji tak szybko to poszło? No, to jest też tak, że może mają
pecha do przywódców. No jest taki czas, gdzie jest posłucha przywódców. No mieliśmy Sarkoziego, który też był wielką nadzieją, bo jako minister zyskał sobie pewną reputację, ale już jako prezydent było, już z tym było gorzej, prawda? Później mieliśmy ruch na lewo z Hollande'em, który okazał się być katastrofą zupełną, no, do tego stopnia, że nawet nie próbował poddać się osądowi demokratycznemu w wyborach. No i na fali tego kryzysu wypłynął człowiek z trzeciego, czwartego czy piątego szeregu, który się charakteryzował tym, że właśnie był przystojny, taki młodzieżowy w wyglądzie i bardzo ładnie mówił. Niestety, brutalna prawda jest taka, że to, co pan nazwał fasadowością, jest coraz ważniejsze we współczesnej polityce, nie tylko we Francji. To, jak ktoś wygląda, jak mówi, jak dalece może swoją retoryką unieważnić istotne problemy, jakoś tak je zwekslować na później, zagadać swoich przeciwników, zniszczyć błyskotliwymi ripostami. No, to wszystko odgrywa coraz większą rolę w polityce. Ta twarda substancja polityczna gdzieś tam znika. No i Francja jest przykładem tego, że to się może dziać nawet w kraju, który ma bardzo długie tradycje, wielowiekowe tradycje instytucjonalne. Panie profesorze, to pozwolę sobie teraz przejść do naszej krajowej polityki. 3 lata rządu Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo szybko to minęło. Na takiej konferencji Praca dla Polski premier Mateusz Morawiecki, zresztą też już mamy rok z premierem Mateuszem Morawieckim, to naprawdę szybko leci, powiedział: wyremontowaliśmy dom, można w nim mieszkać. Czyli właśnie tutaj jest jakby, premier sugeruje, że jakby dbanie o te fundamenty, o treść tej polityki, a nie tylko o fasadę, jest powodem tego, że całkiem niezłe są ciągle notowania Prawa i Sprawiedliwości. Są takie niezłe notowania Prawa i Sprawiedliwości. Mam nadzieję, że będą lepsze, no bo rzeczywiście rząd i rząd poprzedni, pod poprzednim premierem, panią premier, realizował obietnice. No to jednak się rzadko zdarza. To jest dość duży ewenement w polityce, nie tylko polskiej, ale w ogóle, że rząd... No i dość skutecznie właściwie zrealizował, czy realizuje to, co obiecał. No tu rzeczywiście z polityką, taką polityką twardą, prawda? Polityka, która realizuje te reformy. Oczywiście część tych reform wywołuje opór, no ale to wiadomo było od samego początku, że rzeczywistość w Polsce jest tak zdeformowana z jednej strony, a z drugiej tak utrwalona, że próba odkręcenia tego wywoła wściekły opór, ale realizuje się reformy i to jest dobre. No tak, i niektóre te reformy, o których pan mówił, no wywołują też sprzeciw z zewnątrz, w Brukseli, w Unii Europejskiej, w strukturach europejskich jest rzekome łamanie demokracji w Polsce, łamanie wolności słowa. Takie rzeczy z zewnątrz słyszymy. Jak pan sądzi, czy to już jest taka stała metoda, i pytam teraz o ten rynek i zewnętrzny, i wewnętrzny w Polsce, że te takie pomruki z zewnątrz będą w Polsce wykorzystywane przeciwko rządowi? Tutaj myślę też o kondycji opozycji polskiej. Tak, że opozycja od samego początku nie ma innego narzędzia do walki z Prawem i Sprawiedliwością, jak tylko wściekły atak. To się zaczęło w 2005 roku i to wymyślił Donald Tusk, to jest jego dziedzictwo. I czy niezależnie od tego, czy Prawo i Sprawiedliwość była opozycją, czy rządziła, to zawsze jest ten wściekły atak polegający, znaczy zmierzający do tego, żeby unicestwić, zdeptać, wykluczyć raz na zawsze tę hydrę Prawa i Sprawiedliwości.
Sprawiedliwości, więc to będzie trwało, no, dopóki ich ta nienawiść i ta furia jakoś nie albo nie zmityguje, albo nie dostaną politycznej szkawki, co też się może zdarzyć. Natomiast jeśli chodzi o te naciski zewnętrzne, to też ja sądzę, to jest element trwały, dopóki nie zmieni się struktura polityczna, architektura polityczna w Europie. Ja ciągle to powtarzam i to trzeba powtarzać nieskończoność. Unia Europejska jest od wielu, wielu lat rządzona przez tą samą koalicję polityczną, tę samą konstelację polityczną, która się tak przyzwyczaiła do swoich rządów, że wszystko, co nie należy do tej koalicji, jest uznawane za ciało obce. I dopóki nie dojdzie do jakiegoś zrównoważenia w Unii Europejskiej, dopóki te ataki na nas będą trwały. Bo to nie jest tak, że w Polsce dzieją się jakieś straszne rzeczy, bo to nieprawda. To, że się reformuje system sprawiedliwości, to jest jak najbardziej naturalne. Również sprawy dotyczące ustroju instytucji związanych z wymiarem sprawiedliwości podlegają wyłącznie jurysdykcji krajowej i Unia Europejska nie powinna się do tego wtrącać, ale oni po prostu wytrzymać nie mogą. Jeśli chodzi o media, no to Polska jest krajem, w którym jest największa wolność. Mówię to z pełną odpowiedzialnością i mówię to absolutnie na serio i bardzo dobitnie, znając rzeczywistość medialną i stosowanie czy niestosowanie wolności słowa w krajach europejskich. My jesteśmy jednym z niewielu krajów, gdzie mamy wolność słowa, mamy wolność mediów i mamy wolność zgromadzeń niemal nieskrępowaną. I to, że są na nas ataki, to nie wynika z tego, co my robimy, tylko wynika z tego, kim my jesteśmy. Panie profesorze, to o wolności mediów i w kontekście pani ambasador Mosbacher porozmawiamy jeszcze za chwilę, natomiast zapytam jeszcze o rok 2019, bo mówiliśmy, notowania owszem dla Prawa i Sprawiedliwości są dobre, no ale weryfikacją zawsze są wybory. Pierwszy etap tego maratonu wyborczego, czyli wybory samorządowe, za nami. Tutaj Prawo i Sprawiedliwość zwiększyło swój stan posiadania, czyli do przodu. A jaki będzie rok 2019? Pytam szczególnie o wybory do Europarlamentu, bo szykuje się, że wielu znaczących polskich polityków będzie startowało z jedynek. Mówi się o pani premier Szydło, o pani minister Zalewskiej, o panu ministrze Jakim. Czy to by było dobre wzmocnienie ekipy Prawa i Sprawiedliwości w Parlamencie Europejskim? Czy ono jest w ogóle konieczne i potrzebne? No, niezręcznie się jest na ten temat wypowiadać. Po pierwsze dlatego, że to są wszystko na razie takie informacje no luźne. Pani premier istotnie powiedziała, pani premier Szydło istotnie powiedziała, że jest tym zainteresowana. No, jeżeli były premier jest w ekipie, to jest oczywiście zawsze dobrze. Natomiast nie jestem w stanie powiedzieć, jak te listy będą wyglądały. Chyba nikt jeszcze nie wie. Wiadomo, jakie zadania są przed nami, to znaczy prawdopodobnie ta jednak architektura europejska się zmieni. Jest duże prawdopodobieństwo, że grupa, w której my jesteśmy, grupa EKR, dość wyraźnie się wzmocni i rozszerzy i wzmocni się prawa strona. Jeśli tak, no to oczywiście potrzebni są ludzie na naszych listach, którzy będą zdolni obsługiwać te różne funkcje i ważne stanowiska, być przewodniczącymi, zastępcami przewodniczących komisji, koordynatorami, powinni umieć prowadzić negocjacje, powinni się umieć poruszać na tych zachodnich europejskich salonach, znać języki i tak dalej. Ja myślę, że to jest priorytet i takie kryteria powinna spełniać drużyna Prawa i Sprawiedliwości w tych wyborach.
to ostatni temat, który już zapowiadałem, czyli pani ambasador Mosbacher. W tygodniku Sieci piszemy w dwóch takich obszernych tekstach taką analizę tego, co się wydarzyło tak naprawdę w ciągu dwóch miesięcy tej kadencji pani ambasador Mosbacher. Ona z jednej strony chwali Polskę jako sojusznika, jest zafascynowana polską historią, mówi o tym, że będzie walczyła o zniesienie wiz dla Polaków, a z drugiej strony no, wbija nam taką szpilę a propos wolności prasy w Polsce. Chodzi oczywiście o telewizję TVN, która jest częścią amerykańskiej grupy Discovery. I teraz pytanie, czy tu chodzi tylko o obronę amerykańskiego kapitału, co byłoby nawet zrozumiałe, no bo amerykański ambasador musi się o amerykańskich przedsiębiorców troszczyć gdziekolwiek na świecie, by to nie było. Czy jest tutaj jakieś grubsze dno? Mówi się o takiej nowojorskiej, o nowojorskim establishmencie, z którego pochodzi pani ambasador Mosbacher, której być może nie do końca wszystkie posunięcia polskiego rządu mogą się podobać. Ja nie wiem, nie mam żadnych informacji szczególnych na ten temat, poza tymi ogólnie dostępnymi. No było to dziwne i było to nawet, muszę powiedzieć, dość groteskowe, że w sytuacji, kiedy prezydent Trump, a jednak pani ambasador jest nominowana przez pana prezydenta Trumpa, kiedy prezydent Trump jest przedmiotem niebywałych wręcz ataków mediów i również mediów polskich. I z pewnością nie jest on pupilem stacji TVN, która jest stacją no, taką szczególnie zajadłą, jeśli chodzi o te konflikty w dzisiejszym świecie, nie tylko w Polsce. I w takiej sytuacji pani ambasador nagle występuje w obronie tej stacji, której zresztą nic się takiego nie dzieje. No, ona jest pupilkiem tutaj, prawda, pieszczoszkiem ogromnej części polskich rozmaitych środowisk. Rzecz jest bardzo konkretna. No, chodziło to, przypomnę, czy jest, czy było, czy doszło, czy nie doszło do pewnej ustawki wymierzonej w Polską, w partię, która rządzi Polską i w polski rząd, więc naprawdę nie ma powodu. Ale mówię, to sprawa, to mam wrażenie, jest jakiejś farsy czy groteski. Nagle pani ambasador broni stacji telewizyjnej, która szczypie i kopie po kostkach jej prezydenta. A więc oczywiście łatwo to jakoś wytłumaczyć, że pani ambasador no, trochę jeszcze musi się nauczyć, zarówno jeśli chodzi o fach, no jak i musi coś też nauczyć się o polskiej aktualnej rzeczywistości i może też powinna zmienić swoich doradców i swoją ekipę, żeby jej głupich pomysłów nie podsuwali. Więc ja sądzę, że jakoś sprawa powinna zostać zamknięta w którymś momencie i nie ma sensu do niej wracać, bo to nic dobrego, nie jest to ani korzystne dla pani ambasador i polityki amerykańskiej, to co się stało, ani też nie sprzyja to relacjom polsko-amerykańskim, które póki co są dobre i dobre być powinny. No właśnie, bo jeżeli traktujemy rzeczywiście to jako jakiś epizod, wybryk, czy też nieporozumienie i zostawiamy za sobą, no to warto też zastanowić się, czy to wpłynie na relacje polsko-amerykańskie. Zapewne nie, bo coraz jakby większe zbliżenie i na większej liczbie pól jakby widzimy między narodami i państwami polskim i amerykańskim, co też pewnie wywołuje trochę pomruków z Brukseli, no bo dbając o te więzi transatlantyckie, jakoś być może automatycznie Polska trochę poluźnia je ze strukturami europejskimi. Może nawet nie poluźnia, ale jest wyraźny nacisk ze strony Brukseli, żeby osłabiać relacje z Ameryką i te relacje z Ameryką zostawiać albo instytucjom europejskim, albo wielkim graczom, takim jak Francja, czy tam kiedyś Anglia. Że oni owszem mogą te relacje rozwijać,
we własnym imieniu, częściowo w imieniu Unii Europejskiej. Natomiast te kraje mniejsze to powinny raczej zdawać się tutaj na ogólny kurs europejski. I to się nie podoba ani rządowi polskiemu, no bo tradycja relacji polsko-amerykańskich jest długa i my tutaj też mamy własne interesy, które nie są całkowicie i zawsze zbieżne z interesami instytucji unijnej czy z interesami Francji, Niemiec. I także Amerykanie mają jakieś, zwłaszcza ta administracja ma jakieś swoje interesy tutaj w tej części Europy i też prowadzi własną politykę wobec Unii, a także wobec Rosji. Więc nie ma powodu, żebyśmy tutaj ulegali tej presji i neutralizowali czy osłabiali nasze relacje ze Stanami Zjednoczonymi. No oczywiście takie relacje buduje się w oparciu o długofalowe interesy i cały system współpracy. No jeden incydent nie może i nie powinien tego zmienić. No ale jednak ambasadorów jest to, żeby pomagać, a nie przeszkadzać. Myślę, że pani ambasador była jednak zszokowana tą reakcją na jej listę, bo ta reakcja była bardzo, bardzo gwałtowna. No wielu czuło się tym jej językiem i tą taką niedbałą formą tego listu i tym absurdalnym zaangażowaniem się po stronie stacji telewizyjnej, która specjalnie Stanów Zjednoczonych i aktualnej administracji nie kocha. Więc ambasadorowie powinni raczej pomagać, a nie wdawać się w jakieś dziwne gry, czy nie powinno jednak być takich wpadek jak ta ostatnia. Bardzo dziękuję, panie profesorze, za ten komentarz. Prosto z Brukseli profesor Ryszard Legutko, Prawo i Sprawiedliwość, poseł do Parlamentu Europejskiego. Rozmawialiśmy i o tym, co dzieje się we Francji, i o relacjach polsko-amerykańskich, a także o trzyleciu rządów Prawa i Sprawiedliwości. Pilnujemy Polski, wszystkie ważne dla nas sprawy w telewizji w polsce.pl. Za chwileczkę przegląd prasy, też będzie dużo o pani ambasador Mosbacher, no bo to była taka gwiazda, nieformalna gwiazda polityczna ubiegłego tygodnia. Zostańcie państwo z telewizją w polsce.pl.